Słuchaj, dzisiaj jeździmy po Krakowie i testujemy nasz filtr do wody. Postanowiliśmy Wam pokazać, jak można takiemu urządzeniu zaufać. W tym momencie jesteśmy przy dwóch finalnych, ekstremalnych, totalnych testach naszego filtra. A mianowicie, w tym momencie nabiorę, tak mi będzie troszeczkę lepiej pokazać. O, to jest, moi drodzy, woda z Wisły, naszej narodowej rzeki. To jest nasz filtr. Nasz filterek ma bardzo fajną sprawę, ponieważ ma nakładkę do bidonów, które można tutaj zakręcić. Urządzenie jest bardzo proste. W środku jest filtr węglowy i ceramiczna wkładka. Według producenta to ma czyścić tą wodę ze wszystkich dziadostw, które mogą nas posłać do szpitala albo do grobu. I właśnie go dzisiaj testujemy. Piliśmy już wodę z fontanny, w której turyści moczą swoje brudne, słone paluszki. Była także woda święcona. Teraz jest Wisła. Woda po przefiltrowaniu jest strasznie tak jakby nagazowana. Najprawdopodobniej przez tą węglową wkładkę. W każdym razie przeleję ją tutaj do mojego wspaniałego kieliszka, żebyście dokładnie widzieli. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jest jeszcze w niej mnóstwo bąbelków. W tym momencie naprawdę to pachnie jak woda. Jak woda z butelki. Nie ma żadnego nieprzyjemnego zapachu. Absolutnie woda, proszę Państwa. Chłodna woda z Wisły. Więc czy znacie dużo osób, które piją wodę bezpośrednio z Wisły? Na zdrowie. Będziemy go Wam jeszcze nieraz pokazywać, ponieważ jedziemy z nim na Saharę, gdzie będziemy w absolutnie prawdziwych, ekstremalnych warunkach używać tego filtra i wbijamy się na trasę rajdu Paryż-Dakar. Bez wody będziemy korzystać, ja i Zosia, tylko i wyłącznie z tego filtra, którym będziemy czyścić wodę z lokalnych studni, w których, uwierzcie, jest absolutnie wszystko. O, zawsze mnie śmieszyło powiedzenie: woda to życie. Ciekawy jestem, co na to pasażerowie z Titanica. Woda to życie dla wszystkich tych, których ta woda nie zabiła. W dzisiejszych czasach mało kto się zastanawia nad tym, że w krajach trzeciego świata woda ze studni, z rzeczki może być absolutnie, może absolutnie wpędzić człowieka w problemy. W średniowieczu napicie się wody z rzeki albo, nie daj Boże, z jakiegoś ujęcia wody w mieście gwarantowała absolutne problemy. Dlatego powstawało tyle browarów, które produkowały piwo o mocy mniej więcej 2,5-3%, które gwarantowało ten alkohol, który był w piwie, o takim stężeniu gwarantował ukatrupianie wszystkich niebezpiecznych bakterii. W średniowieczu ludzie po prostu bezpieczniej było mieć kaca na drugi dzień i wypić dużo wina, niż napić się wody, która mogła odprawić się na cmentarz. Jeżdżąc wcześniej na Saharę, nie używaliśmy filtra do wody. Piliśmy wodę z różnych ujęć. Zawsze bardzo uważając na to, co robimy. Nigdy nam nic nie było. W tym momencie, mając filtr Katadyn Kombi, jesteśmy w stanie pić wodę z każdego ujęcia. Nawet z takiego jak tutaj, które widzicie na tym filmiku, które jest absolutnym biologicznym Eldorado dla bakterii i cholera wie jeszcze czego. Sytuację potęguje to, że kawałeczek za miejscem, gdzie stoi Zosia z kamerą, jest miejsce, gdzie przychodzą pić wielbłądy, osły i inne wariaty pustynne. Problem polega na tym, że one z jednej kałuży piją, a drugiej srają i szczają. I to wszystko tutaj spływa do tej studni. No jest bardzo blisko tak naprawdę. Więc w tym momencie zasięg naszych sakaryjskich tripów zwiększył się, ponieważ nie musimy się martwić o wodę. Na Saharze wody jest dużo, nie każda się tylko nadaje do picia. Tej bardzo czystej, bardzo dobrej jest bardzo mało i tej niedobrej, słonej, biologicznie zapapranej jest na Saharze bardzo dużo tak naprawdę. Więc w tym momencie nasz filtr Katadyn Kombi umożliwia nam picie wody praktycznie z kałuży, co przede wszystkim redukuje nam bagaż, który musimy z sobą wozić, jeżdżąc od Sahary do Sahary. Normalnie było to w okolicy 7, 8, 9, nawet 10 butelek 1,5-litrowych wody. Pomyślcie sobie, jaki to był ciężar. To była większość naszego bagażu, sama woda. W tym momencie
mamy filtr, mamy z sobą 5 litrów wody na dwie osoby i śmigamy do następnej oazy na absolutnym luzie, ponieważ to 5 litrów nam wystarczy i bez względu na to, jaka woda będzie w studni w następnej oazie, to po prostu będziemy sobie ją bezpiecznie pić.